Pewnie orientujesz się, że podcast świetnie nadaje się do budowania marki osobistej, do przyciągania klientów, ale zdaję sobie sprawę, że kiedy ja o tym mówię, to może nie brzmieć tak do końca wiarygodnie. Dlaczego? Dlatego, że ja nie jestem typowym przypadkiem podcastera. Zacząłem nagrywać dość dawno temu, ponad 11 lat temu. Poza tym, wcześniej przez 8 lat pracowałem w radiu, więc pytanie brzmi, czy podcast może przynosić realne korzyści komuś, kto nie ma takiego doświadczenia jak ja i zaczął nagrywać niedawno. Przekonajmy się. Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. To jest odcinek numer 334. Wersję do słuchania, czytania i oglądania możesz znaleźć na mała wielka Ukośnik 334. Do tego odcinka zaprosiłem ośmioro gości z bardzo różnymi doświadczeniami. Jest wśród nich prawnik, który napisał książkę. Jest osoba, która odeszła z teatru, żeby założyć własną firmę. Są dwie mamy: marketer, pasjonat inwestowania na giełdzie. Jest były programista, którego biznes zarabia dziesiątki milionów złotych rocznie. Oraz policjantka. Trzy lata temu ci ludzie nie mieli ze sobą zupełnie nic wspólnego, ale połączyło ich to, że wszyscy zaczęli nagrywać podcasty. A wiem o tym stąd, że ukończyli też mój kurs kurs Podcast Pro, w którym uczę jak podcasty robić. Okazuje się, że dzięki podcastowi można nie tylko budować markę osobistą, nie tylko zdobywać nowych klientów, ale też wydać książkę albo dostać propozycje z telewizji. Można nawiązywać relacje ze światowymi autorytetami w swojej branży, czy zorganizować wydarzenie na 1700 osób. Moim gościom udało się to wszystko i nie tylko. Mój pierwszy rozmówca jest radcą prawnym. Jest też autorem dwóch podcastów. Jeden z nich nosi tytuł Prawo dla Biznesu, a drugi to Ultrażycie. I ten drugi podcast jest nagrywany w duecie przez Piotra Kantorowskiego i jego żonę Agnieszkę. Piotr Kantorowski jest z nami. Dzień dobry Piotrze. Cześć Marku. Miło mi wszystkich powitać. Piotrze, ty jesteś radcą prawnym, jak sprawdziłem, od 2012 roku. Rok później otworzyłeś własną kancelarię, ale mam wrażenie, że tak naprawdę dopiero w 2018 roku zacząłeś się promować na szerszą skalę, bo wypuściłeś podcast, założyłeś wtedy konto na Facebooku, zacząłeś występować publicznie. Dlaczego nie robiłeś tego wcześniej? Mogłoby się wydawać, że jeżeli otwieramy firmę, to ta promocja jest nam najbardziej potrzebna na starcie, a nie sześć lat później. A to tak kilkuwątkowo, to może nie do końca tak, że się wcześniej nie promowałem w 2013 roku, nawet był krótki wywiadzik ze mną w dzienniku zakopiańskim, także była promocja, prawda? Natomiast zupełnie na poważnie odpowiadając, przyznam szczerze, że zastanawiam się, dlaczego chyba. Nie przyszło mi to do głowy, że prawnik się może w ten sposób promować, że może się promować poprzez content, i tu mi czegoś brakło. A trochę, w zasadzie nie trochę, całkiem jest tak, że dzięki małej wielkiej firmie, bo to był pierwszy podcast, na jaki trafiłem. Ja jeszcze nie znałem słowa podcast, a trafiłem na małą wielką firmę. Zobaczyłem, że tak można, i tak gdzieś to się u mnie przełamywało w głowie, i pewnego dnia stwierdziłem, że. Tak trzeba zrobić, trzeba swój podcast zacząć. To Dziękuję i bardzo mi miło, żeby było jasne. My nie ustalaliśmy tutaj, co ty powiesz, więc ja nie. To ty... Ale to jest zu, zu, zupełnie szczera prawda. Trafiłem na ciebie szukając rzeczy dotyczących marketingu i nie wiedziałem w ogóle, co to jest za formuła nagrania dźwiękowego, w którym dwie osoby rozmawiają i to jest w internecie zamieszczone i nie jest YouTube. No nie wiedziałem, co to, to jest. A kiedy potem ja się dowiedziałem, że to podcast. podcast też nie wiedziałem jeszcze do końca, co to jest, także Paweł Kaczek mi wytłumaczył. No i tak. Się zaczęło. Powiedz mi e, taką rzecz. Prawo dla biznesu to jest tytuł Twojego podcastu. Natomiast, kiedy prześledziłem, e, co się działo dalej z tą nazwą, to okazało się, że jakiś czas później powstał serwis internetowy, blog z poradami dla przedsiębiorców pod tym tytułem, a ostatnio książka Prawo dla biznesu e-commerce, do której miałem e, przyjemność napisać też recenzję, która jest w tej książce. Książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa OnePress, napisana przez ciebie razem z twoim partnerem z kancelarii Pawłem Głąbem. Wygląda to tak trochę, jakby Prawo dla Biznesu na początku jako podcast było takim kamykiem, który poruszył lawinę. Natomiast powiedz mi, czy to jest tylko taki mój odbiór, czy to rzeczywiście trochę tak było. Ja myślę, że to tak było, nie trochę tak było, natomiast samo Prawo dla Biznesu to był taki slogan jeszcze przed podcastem na naszej pierwszej stronie internetowej, to było coś, co mi się tak gdzieś w głowie urodziło i ze mną było cały czas, jakoś tak się chciałem pozycjonować w internecie, o tak bym to ujął i faktycznie, no najpierw był podcast, potem był serwis Prawo dla Biznesu EU, tu... Chyba było najbardziej tak, że po prostu zaczęliśmy to robić większą ilość osób, i dlatego poszło to dalej na taki serwis, na tworzenie e-booków, które były, były, są dalej darmowe. No aż w końcu tu pozwolę sobie na odrobinę autopromocji, aż w końcu powstała ta książka. I tu nie ukrywam, że pierwsza podstawowa rzecz, o której rozmawiałem z Helionem, z OnePressem, to było to, że książka. Musi się ukazać właśnie z tytułem Prawo dla Biznesu, bo no, tak budujemy swoją rozpoznawalność. Super. E, powiedz mi, jeżeli chodzi o Twoje takie podcastowo-marketingowe plany, no bo, bo skoro jest podcast, jest strona internetowa, jest książka, to czy coś jeszcze pod tym szyldem powstanie? Ja myślę, że na pewno powstanie, natomiast na razie chcę, że tak powiem, przejść okres promocji pierwszej książki. Myślimy, to nie są żadne tajemnice ani nawet nie są jakieś rzeczy, nie super pomysły innowacyjne. Myślimy o kursie internetowym i e learningu dotyczącym prawdopodobnie e-commerceu. I ja mam w głowie dwie książki, takie stricte prawnicze, chociaż jedna taka. Trochę powiedziałbym, fabularyzowana, bo o marketingu internetowym, tak na moim przykładzie, ale w ujęciu prawnym, a druga dotycząca IT. Także to teraz tylko czas, przestrzeń i praca. Okej, okay, to żeby nie było, że podcast to dla ciebie tylko marketing i biznes, to chciałem zapytać jeszcze o wasz wspólny podcast z Agnieszką, z żoną, czyli Ultrażycie, bo on. No to nie jest żaden projekt marketingowy, on, on nie ma niczego promować, prawda? Ma promować pewne podejście do życia, do którego no zajęło nam określoną ilość czasu, żeby dojść, bo to nie jest podcast o bieganiu, to jest o długodystansowym spojrzeniu na życie, stąd to Ultra i życie. Tam faktycznie te motywy biegania, czyli no moja pasja się przewija, natomiast tak naprawdę to jest podcast dotyczący podejścia do życia. I na dzień dzisiejszy to jest projekt, gdzie po prostu dzielimy się naszymi przemyśleniami. On ma stricte formułę takich rozmów między nami na temat rzeczy, które no jakoś tak od strony własnego rozwoju są naszym zdaniem ważne. No to pozdrów bardzo gorąco żonę, bo wiem, że Agnieszka ma dzisiaj urodziny, więc wszystkiego najlepszego. Świętujcie na razie, trzymaj się. Cześć. A my tymczasem e, przenosimy się do e, kolejnych podcasterów, a właściwie podcasterek, dlatego że Ola Rotter i Sylwia Blum-Gregorczyk to są wspólnie autorki podcastu Rodzicem Jestem i nie tylko autorki podcastu, e, robią też e, różne inne rzeczy. Dzień dobry paniom. Dzień dobry. Dzień dobry cześć. E, wiem, że zanim zaczęłyście nagrywać swój podcast, miałyście różne opory, różne obawy. E, co to takiego było? Możecie powiedzieć o tym coś więcej? Wiesz co, wcale nie było tego mało. Myślę, że miałyśmy z ono dosyć podobne obawy. Takie moje najważniejsze to było przede wszystkim techniczna strona podcastu. Kolejną też było to, że nie mamy profesjonalnego sprzętu i jak my sobie bez tego poradzimy, czy to w ogóle będzie dobrej jakości, czy to się w ogóle nada. No i to, z czym do dzisiaj mam problem, i myślę, że on szybko nie minie, czyli słuchanie swojego głosu, zwłaszcza podczas montażu. Także to były takie moje trzy największe obawy. Ja podobnie jak Sylwia z głosem do tej pory też mam, także wydaje mi się nadal dziwny. Jednak w związku z tym, że Sylwia montuje, to ten element mnie omija, więc nie muszę do tego wracać. Dodatkowo takie obawy techniczne, sprzętowe, to tutaj doszło jeszcze taka obawa przed gdzieś tam porażką, krytyką, przed tym, że jak zrobimy to pierwszy raz, to nie będzie takie idealne, najlepsze, że może nie spełnić jakichś oczekiwań, czy się przydać, więc myślę, że tutaj najwięcej. Bardzo Wam dziękuję, że o tym mówicie, dlatego że te obawy, które wymieniacie, to są obawy, z którymi boryka się bardzo wiele osób, które myślą o tym, żeby zacząć nagrywać swój podcast. Więc powiedzcie, jak sobie z tymi obawami poradziłyście? Co sprawiło, że jednak, mimo że nie przepadałyście za brzmieniem swojego głosu, to zdecydowałyście się nagrywać, mimo że nie czułyście się technicznie na początku na siłach, to jednak stwierdziłyście, że warto wydaje mi się, że pierwsze co to jest coś takiego, że jak już coś wymyślimy, to po prostu chcemy działać, czyli działamy mimo strachu. Po prostu najpierw jest szczególnie u mnie coś takiego, że mam jakąś wizję, pomysł i chcę to zrobić, a szczególnie jak już gdzieś tam widzimy szanse na to, że to będzie dobre, przydatne i wartościowe, więc takie bój się i rób. No i takie skupienie się właśnie na celu, na tym, że to będzie dobre, że chcemy, żeby przyniosło wartość dla kogoś. No, mi jest trochę łatwiej, bo rozmowy z ekspertami prowadzi głównie Sylwia, więc po prostu czasami nie muszę tego robić tak często. Ale jak najbardziej działanie po prostu, mimo strachu. Tak, a że miałyśmy dosyć wysoko postawioną poprzeczkę, bo słuchałyśmy podcastów między innymi Twojego z pasją o mocnych stronach, no naprawdę wszystkie na, na dosyć wysokim poziomie, no to też chciałyśmy gdzieś tam do niego równać, i dla mnie bardzo, bardzo dużym wsparciem był twój kurs, bo byłam tam prowadzona. Przez m, krok po kroku, tak, jak zarączka, praktycznie. Dzisiaj nawet nieraz do niego wracam, więc na pewno to mi bardzo od strony technicznej pomogło i było dużym wsparciem. Jak wiesz, przed chwilę przed, przed dzisiejszą rozmową, nawet nie wiedziałam, jakiej marki mam mikrofon, tak, więc te, te, te technikalia są dalej dla mnie czymś hardkorowym bardzo i tutaj naprawdę z czystym sercem polecam każdemu, kto chciałby rozpocząć nagrywanie podcastu Twój Kurs, bo to zaoszczędziło nam mnóstwo czasu, mnóstwo nerwów i mnóstwo energii, bo naprawdę było to takie krok po kroku, nawet dla kogoś, dla kogo odróżnienie domena od, serwer, od serweru jest czymś naprawdę trudnym. Uh, Okej. Okay. Ola, wspomniałaś o tym, że zależało wam na tym, żeby dzielić się wartością. No ale wartością można się dzielić na różne sposoby. Można pisać blog, można pisać posty w mediach społecznościowych, robić e-booki. Niekoniecznie trzeba nagrywać podcast i używać tego głosu, za którego brzmieniem się być może nie, przez, nie przepada. Więc co spowodowało, że jednak na podcast akurat się zdecydowałyście? Jakoś czułyśmy tak, że chciałyśmy taką bliższą relację z osobami, z którymi będziemy się kontaktować. Nie miałyśmy takiej odwagi, żeby od razu przejść do wideo, do tej pory gdzieś tam dopiero z tym raczkujemy. To był pierwszy to raz. To była jedna z rzeczy, że chciałyśmy tą relację bliższą, a drugą rzeczą było to, że po prostu chyba ja pierwsza odkryłam podcasty gdzieś może z mhm. pół roku wcześniej, a jak czymś się zafascynuje, to potem na całego, więc już byłam zakochana w tych podcastach i po prostu samo to przyszło gdzieś tam od razu, że jeżeli byśmy chciały coś robić i robić to w internecie, a tak naprawdę robić coś w internecie, w internecie dobrego chciałyśmy już. Y Teraz działamy dwa lata, więc ogólnie chyba 7 lat temu zaczęłyśmy. 2012. 2014, jak w ciąży tak, w 2012 roku mieliśmy taką wizję i chciałyśmy coś zrobić, ale jeszcze nie do końca wiedziałyśmy co. Więc w momencie kiedy pokocha... pokochałam podcasty i zaraziłam tym Sylwię, to już jakby od razu wiedzieliśmy, że to jest to. Tylko właśnie mm, chcieliśmy znaleźć tą ścieżkę, która nam ułatwi po prostu przejść od razu do działania właśnie mimo strachu, żeby nam poszło łatwiej. I, i jak już zdecydowaliśmy się na kurs, to już było po prostu z górki. Jasne. Nagrywacie od nieco Całych dwóch lat, więc stosunkowo niedługo. Czy możecie po takim czasie powiedzieć, że podcast dał Wam jakieś konkretne wymierne korzyści? Wiesz co, ja myślę, że taką największą, którą ja odczuwam, to jest mega duży rozwój, jest duża satysfakcja i takie niesamowite budowanie relacji, chociażby z gośćmi, bo większość naszych odcinków to są wywiady. To, z czym się spotkałyśmy, to też to, że nie umiem sobie przypomnieć, żeby jakakolwiek osoba nam odmówiła. Rozmowy, więc gdzieś tam te, te relacje, które powstały, to do dzisiaj bardzo mocno owocują bardzo mocno gdzieś tam się wspieramy z naszymi gośćmi wzajemnie. Podobnie jest ze słuchaczami. Tak, to jest moim zdaniem zupełnie inaczej zbudowana społeczność taka bliższa wywiązuje się więź. Takie ja mam odczucia. I faktycznie my zaczęłyśmy budować, jakby od podcastu, że może tym się to troszkę różni, bo często osoby inne gdzieś tam zaczynają w inny sposób i potem dokładają podcast, a my tak naprawdę zaczęłyśmy budować na tym podcaście. Od tego zaczęłyśmy tak naprawdę. Założyłyśmy gdzieś tam stronę, ale to była nasza baza taka największa. Potem wszystko było wokół tego i to była nasza baza, i do tej pory gdzieś tam, tak jak wspominałeś na początku, że robimy dużo innych działań i online i offline, ale podcast jest tym, od czego zaczynałyśmy i jakby z czymś, z czym nigdy byśmy nie mogli się rozstać, tak? To jest nasza baza, na której gdzieś tam tam wiemy, że, że nam najwięcej gdzieś tam daje i pomaga. Dodatkowo jeśli chodzi o to, co nam to jeszcze daje i dało przez te dwa lata, to na pewno właśnie pomogło nam Wyjść z tego takiego strachu o to, że może nie wiemy za dużo, że może za mało, że może nie, nie, potrafimy jeszcze. Więc to doświadczenie i ta wiedza, gdzie większość z tych odcinków było rozmawami z ekspertami, pomogła nam właśnie, poszerzyć też ta, naszą, poszerzyć naszą też wiedzę i poczuć się bardziej pewnie, że, że z tym też, co my wiemy, gdzie, 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 tą wiedzę zdobyłyśmy. Więc to też nam pozwoliło na większą pewność siebie i odwagę, żeby właśnie przygotować coś większego, czyli we wrześniu podcastową konferencję dla rodziców. Tak. No właśnie, i o nią chciałem zapytać, dlatego że jestem w szoku. Dlatego, że e, ja naprawdę obserwuję różnych podcasterów i z Polski, i ze świata, widzę różne rzeczy, które się w tym świecie dzieją. Natomiast, e, choć ostatnio jest cała masa różnych konferencji online to wasza konferencja, Kierunek Szczęście, była o tyle wyjątkowa, że to była konferencja zorganizowana w formie podcastu. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek na świecie coś takiego Nie. zrobił. Dlaczego właśnie taka forma? Wiesz co, w ogóle historia tego, jak wpadłyśmy na ten pomysł, to była w ogóle fascynująca, bo słuchałyśmy jednej z konferencji dla rodziców w tym samym czasie i wzięłyśmy za telefon, zadzwoniłyśmy do siebie i obydwie, słuchaj mam pomysł, ja też, ale ty, ja pierwsza. No, i stwierdziłyśmy, że robimy konferencję. No tak, ale wiesz, ale ja mam lepszy pomysł, bo ona będzie podcastowa, ale ja chciałam to samo powiedzieć. No i to było takie mega niesamowite, bo wiedziałyśmy, że to, co gdzieś tam nas często frustruje, kiedy słuchamy jakichś tam nagrań dla rodziców, to właśnie forma, tak? Ten YouTube, czy ten live na Facebooku, który gdzieś tam przeskakuje, do którego ciężko wrócić, czy webinary. A to wiedziałyśmy, że to będzie takie. Hmm, bardzo pomocne narzędzie dla rodziców, tak, tych, którzy właśnie mają mało czasu, dla których każda chwila jest tak naprawdę na wagę złota. Więc tak naprawdę to była po prostu taka wizja, pomysł, i jedyna wiedza nasza, która chyba mi gdzieś tam zaświtała, to, że gdzieś widziałam w tym droższym pakiecie, że można zrobić jakiś link prywatny i na chyba strykerze. można prywatnie słuchać. Więc jakby po prostu mieliśmy wizję, pomysł i taką wiedzę na poziomie, że chyba da się zrobić coś takiego prywatnego. I do końca, zanim gdzieś to nam się udało udostępnić, nie byliśmy pewne, czy to tak będzie. I gdy się udało, że, że, że to się pojawiło, normalnie jako osobny, prywatny podcast, jako konferencja, wszystkie te nagrania, to same byliśmy w ogóle zafascynowane, że to tak wygląda, mówię, o, o, Czemu ktoś tak na mnie zrobił? Tak, znaczy, żebyśmy my mogły tak. słuchać że że, że kogoś. Nikt, to było dla nas dużym szokiem, że nikt po prostu wcześniej na to nie wpadł. Tak, I to, I tak jak, tak, tak, tak jak mm -hmm. e, Marek wspominałeś, e, też nam się wydaje, że nawet na świecie nigdzie się nie pojawiło, bo nawet próbowałyśmy znaleźć, nie, nie udało nam się My tak na pewno znaleźć. się nie inspirowałyśmy, po prostu tak. wpadłyśmy na pomysł i stwierdziliśmy, że działamy, próbujemy. I no i to, co zobaczymy. chciałam powiedzieć, że właśnie też Markowi wspominałam e, w jednym gdzieś tam z komentarzów na grupie Marka, że no jest ojcem krzesnym tej konferencji, jakby nie patrzeć. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. To jeszcze powiedzcie, bo chyba nie padła ta liczba, ile osób wzięło udział w tej waszej konferencji. To było 1688 dokładnie. Wow! Jestem, jestem pod wrażeniem. Naprawdę gratuluję serdecznie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję również i no, kombinujcie dalej, bo jak widać, jak się zderzą dwie takie głowy jak Wasze, to różne ciekawe pomysły mogą z tego wyniknąć. Dzięki wielkie. To były Ola i Sylwia. Przed nami jeszcze kolejni podcasterzy. Między innymi, porozmawiam z człowiekiem, który wykorzystuje podcast do tego, żeby nawiązywać znajomości, relacje z gwiazdami światowego inwestowania. Porozmawiam też z osobą, która potrafi w podcaście wyczarować różne dźwięki, dzięki temu, że ten podcast jest nagrywany w bardzo szczególnym miejscu. To wszystko za chwilę. Ale najpierw, najpierw porozmawiam z człowiekiem, który nagrywa podcast pod tytułem Growth Hacking po polsku, a nazywa się Mateusz Wyciślik. Cześć Mateusz. Cześć Marku. Powiedz mi taką rzecz. W pierwszym odcinku Twojego podcastu sprawdziłem to. Powiedziałeś coś takiego, że Growth Hacker to marketer który po pierwsze jest nastawiony na mierzalne efekty sprzedażowe, w odróżnieniu od wielu marketerów, którzy działają, żeby działać, a niekoniecznie te efekty mierzą, nie mają takiego nastawienia na wyniki. Ty nagrywasz podcast od półtora roku i jesteś growth hackerem, więc yy, zacznę od pytania, które nie mogło nie paść. Jakie efekty sprzedażowe podcastu zauważyłeś u siebie? Tak, no wiesz co, ja jestem wielkim fanem mierzenia efektów rzeczywiście i jestem przyzwyczajony do takiego działania, które można zmierzyć tak naprawdę co do złotówki bardzo często. Natomiast podcasty akurat są takim formatem, który jest z mojej perspektywy jednak trudny do mierzenia. Słuchamy tego w bardzo różnych miejscach i w bardzo różny sposób, dlatego czasami trudno nam powiązać konkretnych użytkowników, co się działo z nimi dalej, jakie akcje podejmowali. Więc to jest trudny do mierzenia kanał. Natomiast ja mierzyłem trochę e, ten podcast w taki sposób łopatologiczny, jeżeli chodzi o wpływ na mój biznes. No bo po prostu rozmawiam z moimi klientami, z potencjalnymi klientami i rzeczywiście ten podcast bardzo często się gdzieś przewijał w rozmowach. Wiem, że kilka fajnych współprac, kilka konsultacji na pewno powstało bezpośrednio z podcastu, po prostu te osoby trafiły do mnie dzięki podcastowi. Natomiast efekt też był trochę inny, czyli czasami ktoś trafiał na mnie w zupełnie inny sposób albo rozmawialiśmy, już byliśmy na jakimś tam etapie rozmów. No i ten podcast był takim potwierdzeniem. Ktoś już po tym, gdy mnie poznał, nawet po tym, gdy się spotkaliśmy, po prostu odsłuchiwał. Kilku czy kilkunastu godzin tego podcastu, no i stwierdzał, że okej, okay, no to jest, to jest coś, co mnie przekonuje i, i możemy działać. Więc, jakby ja myślę, że podcast może być z jednej strony takim sposobem na dotarcie do klienta, pokazanie się gdzieś na rynku, natomiast z drugiej strony może być po prostu takim kontentem, który pomaga w, w taki skalowalny sposób gdzieś budować te relacje, nawet jeżeli nie bierzemy w nich udziału jeden do jednego. Okej. Okay. Sprawdziłem nie tylko pierwszy odcinek Twojego podcastu, ale sprawdziłem też, że Ty swój podcast wypuściłeś trochę wcześniej niż wziąłeś udział w moim kursie, w kursie Podcast Pro. I teraz zastanawiam się, dlaczego tak było. Bo. Bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś chce zacząć nagrywać, no to po pierwsze szuka wiedzy, jak to zrobić technicznie, po drugie szuka takiego impulsu do działania. Ty najwyraźniej, ty, ten, najwyraźniej ten impuls miałeś wcześniej, no i miałeś już, umiałeś już nagrywać, no bo wypuściłeś te pierwsze odcinki, więc y, po co ci był kurs? Wiesz co, jak słucham pierwszych odcinków, to nie wiem, czy umiałem. W każdym razie próbowałem rzeczywiście. Natomiast wiesz co, ja już się do podcastu zbierałem bardzo długo. Swój mikrofon podcastowy miałem kupiony od dobrych dwóch lat i nie mogłem się zebrać do tematu, i rzeczywiście w pewnym momencie po prostu ruszyłem. Natomiast do kursu dołączyłem rzeczywiście już po tym, gdy podcast miał, nie pamiętam ile, ale kilka odcinków. Bo wiesz, ja uważam, że kursy onlineowe, sam jestem twórcą kursów, sam konsumuję sporo kursów i uważam, że rzadko je się kupuje wyłącznie dla wiedzy. Dla mnie kursy i Twój kurs właśnie też należą do tej kategorii to była pewna oszczędność czasu. Widziałem, ile musiałem poświęcić czasu, żeby po prostu zrobić pewien research, szukać informacji, ale przede wszystkim też weryfikować te informacje, bo ja uważam, że wiedzy jest bardzo dużo na rynku, natomiast poukładanie tej wiedzy w pewien proces. I weryfikacja tej wiedzy to jest wartość, za którą ja, przynajmniej jako konsument, chcę płacić. Druga rzecz no to była społeczność, bo jednak wiedziałem, że budujesz fajną społeczność podcasterów, którzy są na tym samym etapie co ja, czyli dopiero startują albo wystartowali całkiem niedawno i borykają się z podobnymi problemami. Gdzieś tam wspierają się w rozwoju tej swojej podcastowej części biznesu, czy ogólnie swoich podcastów, więc chciałem być częścią tej społeczności, chciałem po prostu dyskutować też z ludźmi. Wiadomo, jak to jest w otwartych grupach, czasami po prostu jakość tych rozmów niekoniecznie jest najlepsza. No i wiedziałem też, że na Twoje wsparcie mogę tam liczyć i szybko rozwiązywać swoje problemy, co rzeczywiście się kilkukrotnie stało. No i. Słuchałem też Twojego podcastu od y, kilku lat dobrych, zanim jeszcze w ogóle zacząłem chyba działania biznesowe. Jeszcze jak nagrywaj z Pawłem, tkaczykiem, y, więc y, to też była taka forma, myślę, podziękowania za kontent, który tworzysz, y, bo sam jestem twórcą kontentu, sam też staram się wspierać twórców i y, tak upiekłem tutaj dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony to był produkt, którego potrzebowałem, z drugiej strony fajnie, że mogłem gdzieś tutaj y, podziękować Ci za ten kontent, który robisz. No, ja Ci też bardzo dziękuję, dlatego że swoim podcastem myślę, świetnie się odwdzięczasz, bo faktycznie on jest, on jest mięsny i tam jest dużo takiej zawartości, która mnie też interesuje. Nie, nie, nie każdy podcast, który słyszę, akurat jest w mojej tematyce, natomiast to, co ty robisz, jak najbardziej, także super. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo bardzo często jestem pytany o to, jak promować podcast, i nie mogę nie wykorzystać z tej okazji, że mam przed sobą growth hackera. Muszę Cię spytać, jaki. Możesz poradzić najlepszy growth hackingowy e, sposób, żeby zwiększać słuchalność podcastu, żeby przyciągać, przyciągać nowych słuchaczy. Wiesz co? U mnie chyba najlepiej sprawdza się tworzenie treści, które dobrze trafiają rzeczywiście w odbiorców, bo z tego co widzę, to największe przyrosty w moim podcaście to są po prostu polecenia gdzieś tam w social media tego podcastu i on coraz częściej się rzeczywiście przewija w różnych zestawieniach, poleceniach i tak dalej. Więc to jest, to jest bardzo miłe, ale też napędza jakby coraz większy ruch do, do tego podcastu. Ale z takich rzeczy, może mniej oczywistych, to u mnie świetnie się sprawdzają też dwie metody. Po Pierwsze to są reklamy YouTube'owe, czego wiele osób nie robi. Reklamy płatne na YouTubie i to fajnie, fajnie zaczyna działać. Jestem takim królikiem doświadczalnym sam dla siebie i sam sobie to testuję, ale, ale mogę powiedzieć, że efekty testów póki co są zadowalające. A druga rzecz to u mnie dobrze się sprawdza taka strategia remarketingu, którą ja sam dla siebie zbudowałem, i, no i też ją sam na sobie testuję. Nie, nie jest to odcinek o, o tym temacie, ale jakby w dużym skrócie też polecam zainteresować się tą tematyką. Dzięki wielkie za te porady. Trzymaj się, na razie, hej. To był Mateusz Wyciślik, a my tymczasem przenosimy się do kolejnego gościa. To jest człowiek, który nagrywa podcast i ma blog pod takim samym tytułem. I podcast, i blog noszą tytuł System Trader, a moim gościem jest Jacek Lempart. Cześć Jacku. Cześć Marku, witam wszystkich serdecznie. E, wiem, że część osób, które zastanawiają się nad uruchomieniem swojego podcastu, ma taką wątpliwość. No ja nie jestem ekspertem, nie mam formalnego wykształcenia w tym kierunku, to tylko moja pasja, i to jest blokada, która te osoby powstrzymuje. Natomiast e, te słowa o tym, że nie jestem ekspertem, tylko to jest moja pasja i nie mam wykształcenia, tylko to jest moja pasja, to był cytat z Twojego bloga, bo ty mhm. tak masz. Ty nie jesteś profesjonalnym inwestorem, ale mhm. zgłębiasz ten temat od dłuższego czasu i e, robisz różne eksperymenty. Więc pomyślałem, że Ciebie o to zapytam, co spowodowało, że mimo tych barier, zdecydowałeś się jednak nagrywać podcast o inwestowaniu na rynkach kapitałowych. I to jest bardzo dobre pytanie, bo faktycznie. E, to była taka bariera przez lata, żeby móc wyjść z wiedzą, którą gdzieś tam latami gromadziłem, wyjść do ludzi, czy też móc wyjść na jakieś forum i porozmawiać faktycznie tak jak równy z równym, bo zawsze chodziło za mną, że tak naprawdę jestem, no mówiąc wprost, amatorem gdzieś, samoukiem. Nie mam formalnie wykształcenia w kierunkach ekonomicznych, inwestycyjnych i tak dalej. Choć z czasem też się dowiedziałem, że to też nie do końca jest coś, co można się tak nauczyć, to nie jest, to nie jest taka nauka ścisła do końca. Natomiast koniec końców stwierdziłem, że warto nagrać podcast, bo tak naprawdę stosunek ryzyka do, do tego, co mogę zyskać, jest bardzo korzystny, bo w gruncie rzeczy wyszedłem z założenia, że nie mam nic do stracenia. No, po prostu, no co się stanie, jeżeli nawet zaproponuję komuś wywiad, nawet jeżeli to jest bardzo znana osoba i ta osoba mi po prostu odmówi. No w najgorszym przypadku po prostu powie nie i to jest wszystko, nadal będę żył, nikt mnie nie zabije. Natomiast też był taki element trochę chęci sprawdzenia się, czyli sprawdzenia czy mogę jak równy z równym rozmawiać z osobami, które są naprawdę ekspertami w tych dziedzinach, które mają przez 30-40 lat doświadczenia w tych rynkach. I to na pewno było takim, takim driverem, i do tego stopnia, że stwierdziłem, że warto to zrobić, bo to jest też taki dodatkowy czynnik, który mnie samego będzie rozwijał. Bo żeby się z taką osobą po prostu dobrze komunikować, to ja muszę się do tego przygotować, muszę się też dokształcić, muszę zgłębić te pewne zagadnienia, o których chcę z tą osobą rozmawiać. Więc to jest świetny sposób do tego, żeby być jeszcze lepszym w tym, co się. W tym, co się robi. I, I myślę, że co się okazało, tak de facto później. Podcast jest świetnym medium do tego, żeby móc docierać do osób, do których normalnie byśmy nie mieli dostępu. I właśnie poczekaj, bo, bo to, o to muszę cię zapytać, bo z mojego punktu widzenia może jeżeli ktoś nie słyszał twojego podcastu, mm -hmm. to nie ma takiej świadomości, ale z mojego punktu widzenia, jak ja patrzę na ludzi, e, Polaków nagrywających podcasty, to ty jesteś absolutnym mistrzem świata w budowaniu międzynarodowych kontaktów. Dlatego, że w twoim podcaście pojawiają się legendy, gwiazdy rynków kapitałowych Nazwiska, które człowiekowi z ulicy niewiele powie, powiedzą, ale ludziom z tej branży mówią wszystko i to są ludzie ze Stanów Zjednoczonych i nie tylko. Powiedz mi tak, czas takiego, takie, takiego człowieka, e, który zarządza na przykład wielkim funduszem, jest mega, mega cenny. Znaczy, to można liczyć w jakichś, nie wiem, setkach, tysięcy dolarów, prawdopodobnie, czy coś takiego. Jak tobie. Udaje się namówić tych ludzi, których czas jest tak cenny, na to, żeby mm -hmm. ci poświęcili na przykład godzinę swojego życia. Biorąc pod uwagę, że ty nie jesteś gwiazdą podcastingów USA, tylko jesteś człowiekiem, który sobie gdzieś tam siedzi w małym kraju w Europie i, i nagrywa podcast od niedawna. Dokładnie. Wiesz co, to jest tak, że pewnie gdybym napisał w ogóle do takiej osoby, że przeczytałem twoją książkę i jest super w ogóle, i mam tutaj dużo pytań do ciebie. I żeby ta osoba poświęciła mi godzinę dwie, to jest mało prawdopodobne. Natomiast w momencie, kiedy piszesz do takiej osoby i naprawdę zrobisz zadanie, odrobisz zadanie domowe, to mówiąc zupełnie wprost, miałem tupet, bo napisałem do osoby, która powiedzmy jest tam w branży bardzo uznana i jest osobą, która ma bardzo duże doświadczenie. Napisałem do tej osoby, ale stwierdziłem, że to nie może być taki mail na zasadzie hej, chciałbym z tobą zrobić wywiad, bo właśnie sobie otwieram tutaj podcast, tylko starałem się odrobić swoje zadanie domowe. To znaczy, starałem się faktycznie coś z tej osoby wydobyć, coś wartościowego, żeby ta osoba z tej drugiej strony zauważyła, że ja odrobiłem to zadanie domowe, że to nie jest tak, że napisałem może w desperacji tego maila do tysiąca innych osób, a nuż ktoś się zgodzi. Tylko to było naprawdę takie indywidualnie skierowane do tej konkretnej osoby, do konkretnej tematyki. No i faktycznie bardzo szybko otrzymałem odpowiedź, to była Linda Raszki, ja wiem, że większości osób tutaj, które nas słuchają w tym momencie, to niewiele mówi, natomiast w tej przestrzeni inwestycyjnej to jest osoba, która naprawdę się liczy, a jak się to udało i faktycznie dobrze ten wywiad poszedł, to to otworzyło po prostu drzwi automatycznie do innych osób, to był taki, to jakby ktoś uchylił ci tej, tej, tych, tych drzwi i faktycznie już dużo łatwiej było, bo zawsze masz tą referencję, możesz powiedzieć, że przeprowadziłem wywiad z tą i z tą osobą, te osoby często się nawet między sobą znają, a fakt, że ja jestem z Polski, myślę, że w... specjalnie nie miał jakiegoś negatywnego znaczenia. Być może nawet plusowałbym powiedział, bo dla nich to była może egzotyka. A z kolei z mojej perspektywy to było coś o tyle fajnego, że nawet jeżeli ludzie w Polsce tą osobę znali, to mogli ją poznać trochę z mojej perspektywy też kogoś, kto zna te polskie realia. Także nie ma tutaj jakiegoś specjalnego, wielkiego yy, sekretu. Jest po prostu z jednej strony ciężka praca, ale też trochę szczęścia, bym powiedział, mimo wszystko. A powiedz mi, jeden największy plus, jaki dają ci takie rozmowy z tymi ludźmi, no bo oni, wiesz, nie zostaną twoimi kumplami, nie pójdą z tobą na whisky, na przykład. Mhm. Co, co ty masz z tego, że rozmawiasz z takimi gwiazdami? Wiesz co, i to jest też ciekawe, czego nie widać może do końca w podcaście, ale to jest jak gdyby później procentuję, że ja z częścią z tych osób utrzymuję nadal kontakty. I to nadal mnie rozwija. I to może nie jest wprost widoczne teraz w podcastach, które teraz nagrywam, ale część rzeczy później jeszcze mam nadzieję będzie mogła wrócić w tych podcastach w postaci jakichś wartościowych materiałów. I to jest coś absolutnie unikatowego. To znaczy w życiu bym nie pomyślał jeszcze 10 lat temu, czytając książki jakichś wybitnych inwestorów, że sam będę z nimi po prostu mógł rozmawiać jak równy z równym. I, i, i to jest coś, co jest naprawdę wielką, wielką wartością. Super. Dzięki wielkie. Trzymamy kciuki za Jacka, bo naprawdę to, co robi, to jest, to jest świetna robota. Ja sam bardzo dużo się uczę też chłonąc jego treści na temat inwestowania, więc zapraszam do podcastu System Trader. A teraz, panie i panowie, przeniesiemy się do Szczecina. Cześć, Kamilo. Cześć. To jest Kamila to jest autorka nie jednego, ale ma na swoim koncie trzy podcasty, dlatego że zaczęła się od podcastu Podsłuchaj teatr, później mm -hmm. była dobra treść, a później był jeszcze podcast, nareszcie własny dom. I tak. ja często podaję Twój przykład, kiedy mowa o zarabianiu na podcastach, bo Tobie udało mm -hmm. się to zrobić bardzo szybko, właściwie już od, od pierwszych yy, odcinków. No bo zaczęłaś produkować podcast dla teatru współczesnego w Szczecinie. I Moje pytanie brzmi, czy ty od początku uczyłaś się robienia podcastów z takim nastawieniem, że to będzie inwestycja w twoje umiejętności zawodowe, umie... inwestycja, która się zwróci? Czy po prostu chciałaś zrobić podcast, a to zarabianie to było w zasadzie tak przy okazji? Ja chciałam mieć konkretny fach w ręku, taka jest prawda. Chciałam kontynuować coś, co już umiem w innej formie, czyli miałam duże doświadczenie i dziennikarskie, i takie PR-owe, i też pracy z mediami, bo często występowałam w radiu, w telewizji, ale jako gość. I kiedy pojawiła się taka możliwość produkowania własnego medium, wcześniej blogowałam, no to stwierdziłam, że to jest świetne i że to jest nowe i świeże na tyle, że rzeczywiście będzie można zarabiać. I to był też moment przejścia z etatu na własną działalność. Zresztą spotkaliśmy się kiedyś w Twoim podcaście na ten temat. I, i stwierdziłam, że umiejętność tworzenia podcastów może mi się przydać i szybko się zwróci. I tak się stało. Mm -hmm. To skoro mowa o tym zwrocie, to możesz podzielić się konkretnymi kwotami, ile zarobiłaś na robieniu podcastów? Tak. Jeżeli chodzi o teatr współczesny w Szczecinie, to moja faktura, pierwsza zaczynała się około 670 zł, teraz to jest ponad 700 zł, za jeden odcinek. Z tym, że tutaj no jest to instytucja publiczna, też nie szalejmy z pieniędzmi, ale doworzę właściwie plik MP3, biorąc pod uwagę czas realizacji, koszty, jest to bardzo opłacalna praca, tak? bo to wychodzi około 100 zł za godzinę, czasem nawet więcej. Zależy, zależy od odcinka, tak, jak bardzo chce się przyłożyć, co chce sobie zebrać, jaki jest temat, więc to różnie wychodzi. Ale dla firmy, dla której produkowałam właśnie podcast Nareszcie Własny Dom, wystawiałam fakturę rzędu kilku tysięcy złotych. Ale to, za jeden odcinek? Tak, za jeden odcinek plus, bo okazało się, że podcast jest takim centrum naszego kontentu, ale trzeba jeszcze tych mediów trochę więcej wyprodukować, bo oczywiście w teatrze ja przekazuję plik, a tam jest cały zespół fantastycznych dziewczyn, które pracują nad promocją i podawaniem dalej. Tutaj firma Króli Partnerzy zamówiła u mnie więcej działań, czyli produkowałam podcast, ale także na przykład tworzyłam newsletter, czy jakieś filmiki promocyjne tego podcastu, czy transkrypcje, treści na stronę. Także podcast stał się takim kontentowym centrum dla tej firmy promocyjnym, i ja w ten sposób jakby tą firmę. Obsługiwałam pod, pod kątem kontentu, tak? Czyli, jakby zaczęliśmy w ogóle rozmowę o podcaście, a potem pojawiły się inne produkty i oni te produkty kupili. W związku z tym, ja miałam szansę całkiem fajnie sobie zarabiać co miesiąc, regularnie, y, dość fajne pieniądze. No to świetnie. Można by powiedzieć, że Ty jesteś urodzona do podcastów, bo masz piękny głos, masz piękną dykcję. Poza tym, zwłaszcza nagrywając w teatrze, miałaś możliwość nagrywania w sali teatralnej, gdzie jest piękna mm -hmm. akustyka. Tak. Rozmawiasz z aktorami, którzy też potrafią mówić do mikrofonu. Więc e, zastanawiam się, czy Ty miałaś w ogóle jakiekolwiek opory przed rozpoczęciem nagrywania? Jeżeli chodzi o podcast teatralny to bałam się, że nie doskoczę do poziomu, tak. wiesz, jakby tego takiego przekazu, bo jednak pracujesz wtedy z profesjonalistami, takimi, którzy wiesz, dbają bardzo o formę, mhm. którzy wiesz mają wielkie zaplecze techniczne po to, żeby ich przekaz był na mega wysokim poziomie. Poza tym teatr ma ogromną historię jakby audio w tym sensie, że jest teatr radia, tak. są wywiady, nie wiem, w radiowej dwójce, tak? To to już się dzieje, jeżeli chodzi o teatr, taki przekaz w formie audio, i teraz Jezus Maria, ja z tym swoim małym mikrofonem. I wchodzę, wiesz, do tych wybitnych artystów. Nagle zbieram te dźwięki ze sceny i myślę sobie, czy to będzie dobre świadectwo tego, co oni robią, a to jest wybitne, tak? Mm -hmm. I okazało się, że już po pierwszym odcinku dostałam taki feedback: Wow, jakiej to jest jakości w ogóle. Tak, ja też byłem w szoku, jak usłyszałem Twój podcast, i to był pierwszy odcinek. Pomyślałem: Boże, jak to jest pięknie nagrane. Także gratulacje. No, ale to wiesz, to też wynikało z wiedzy, którą zdobyłam na twoim kursie. Po prostu, o, bo ja bym pewnie nie wymasterowała tego dźwięku, może bym nagrała czymś innym. Wiesz, to są takie rzeczy, które po prostu budują jakość ta wiedza. A to jest też oczywiście moje wcześniejsze umiejętności, doświadczenie i tak dalej składały się na to, że nie wiem, łatwo mi było zrobić scenariusz, rytm, jakiś mieć fajny pomysł, ale techniczna wersja, warstwa tego przekazu, no to jest wiedza z kursu, zdecydowanie. No to bardzo się cieszę. Powiedz mi jeszcze, bo powiedziałaś o pieniądzach z nagrywania, natomiast poza tym, że jest to dla ciebie źródło zarobku, to widzisz jeszcze jakieś korzyści z nagrywania podcastu? Y bardzo tutaj zgodzę się z moimi przedmówcami, e, bo, szczególnie Jacek, który mówił przed chwilą, tak e, t, t, to jest coś takiego, że do każdego odcinka, szczególnie w podcaście Dobra treść, muszę się świetnie przygotować, bo to są specjaliści w danej dziedzinie i dzięki temu ja też rozszerzam swoją wiedzę. Tak jakby uczę się i uczę jednocześnie moich. E, Moich słuchaczy, moich klientów. Wspólnie się wszyscy uczymy. A po drugie, mam takie doświadczenie zupełnie prywatne, ponieważ od niedawna przyjaźnię się ze świetną dziewczyną, która na co dzień mieszka w Anglii. I myśmy się znały z takiej, z teatru po prostu tam sprzed 20 lat bardzo powierzchownie, i ona się do mnie odezwała te 20 lat później i powiedziała mi: wiesz, bo ja cię wyhaczyłam w tym teatrze, w tym podcaście podsłuchaj teatr. Usłyszałam, jak ty mówisz, i pomyślałam sobie, że ja muszę cię poznać. I wow. to jest w ogóle takie. <taki> tak. I to jest w ogóle takie niezwykle miłe, bo to jest taka bardzo bliska dla mnie teraz osoba, i podcast daje szansę właśnie na poznanie człowieka. Nie? Jak ktoś mówi. Jak ktoś myśli. To jest bardzo intymne spotkanie, tak jak wielokrotnie się podkreśla, i ktoś cię może naprawdę polubić przez podcast. Ja akurat zyskałem przyjaciółkę, ale myślę, że i można różne mieć. Okej, okay, bardzo Ci dziękuję, Kamilo. Trzymaj się przyjemnego wieczoru na razie. Eee, no proszę, jaka historia. Eee... Teraz mam, mam stres, dlatego że robiliśmy tutaj różne próby techniczne przed y, nagraniem i różnie to było z tym kolejnym połączeniem, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. E, może, może jakieś służby nam tutaj mieszają, ponieważ e, mój kolejny gość to policjantka ulicy, autorka podcastu śledczego Iwona. Cześć Iwona. Cześć Marku. No, słychać, cię. postaraj się może troszkę bliżej mikrofon trzymać, bo, bo tak cię troszkę cicho słychać, ale e, okej okay, będzie pewnie lepiej. Powiedz mi taką rzecz. Wiem, że kiedy przymierzałaś się do wypuszczenia swojego podcastu, a wiem o tym, bo o tym rozmawialiśmy, to miałaś pewne obawy związane z tym, że ty pracujesz w policji. E, pamiętasz, jakie to były obawy? Tak, pamiętam, wiesz, chodziło głównie o ujawnienie swojego wizerunku. Jestem policjantką, pracuję na ulicy i to dosłownie. Mam kontakt ścisły z przestępcami, i podczas na przykład zatrzymania takiej osoby wypełniam 100 papierów, i tam są po prostu podane moje dane, więc jeżeli ten ta zatrzymana osoba chciałaby mnie namierzyć, moją działalność w internecie, no to bez problemu by wpisała sobie imię i nazwisko i zaraz zobaczyła, aha, ona coś tutaj robi. No to ja jej tam może coś pohejtuję albo ją poprześladuję. I to, to były takie moje główne obawy z tym związane. No ja pamiętam, że nawet zastanawialiśmy się nad okładką Twojego podcastu, i dlatego też na tej okładce znalazło się Twoje zdjęcie w kominiarce, żeby gdzieś pilnować tego Twojego wizerunku. Natomiast zauważyłem, że stopniowo trochę bardziej się odsłoniłaś i, i gdzieś no, prze, przezwyciężyłaś te obawy. Co, co było powodem tego, że, że tak trochę bardziej się odsłoniłaś? No bo ciągle pracujesz i masz do czynienia z przestępcami. Tak, wiesz co? Ten pomysł z kominiarką był super, bo zrobił mi świetny marketing, ludzie byli w ogóle tym zainteresowani, bardzo się to ludziom podobało. A postanowiłam upublicznić swój wizerunek, ponieważ doszłam do wniosku, że to trochę mija się z celem, bo komenda, w której pracuję. No stop publikowała moje zdjęcia w internecie, gdzie jest napisane nazwisko, przełożeni delegują nas do telewizji i też tam jest podane moje imię, nazwisko, stopień służbowy i tak dalej, więc myślę sobie, no i jaki to jest sens, jeżeli te, te zdjęcia gdzieś tam i tak krążą w internecie oficjalne, w mundurze. No i stwierdziłam, że, że jednak, jednak się ujawnie, chciałam też wejść trochę na YouTube i to było też tym poddyktowane, że po prostu by mi to przeszkadzało cały czas zakrywanie tej twarzy. I do tego postanowiłam się ujawnić. Poza tym żadnego konfliktu nie ma też pomiędzy tym, co robię w służbie na co dzień, a tym, czym mają podcast, bo nie są o kryminalistyce, kryminologii i, i kryminałów, więc to, to nijak się trochę ma do mojej służby. <laughs> służby mundurowe to raczej nie jest takie środowisko, które kojarzy się powszechnie z budowaniem marki osobistej, raczej kojarzy się je z takim podejściem, że wiesz, im mniej się wychylasz, im mniej cię widać, tym, tym lepiej. I tym dalej zajdziesz. Powiedz, jak twoi koledzy z pracy, jak Twoi przełożeni zareagowali, kiedy dowiedzieli się, że nagrywasz podcast? No wiesz, co, tych reakcji jest chyba tyle, ile jest policjantów w policji? Była taka sytuacja, że zanim powiadomiłam swoich przełożonych, że jakąś taką prowadzę działalność inkognito w internecie dotyczącą gdzieś tam poniekąd spraw policyjnych, to po prostu ktoś mnie ubiegł uprzejmie i po prostu powiedział moim przełożonym, że coś takiego robię. No ale ja mam świetnych przełożonych, bardzo mądrych, rozsądnych, i wyjaśniłam, co to jest, i tak dalej, że chciałam im o tym powiedzieć. Dopiero jak już będzie jakiś tam content. No, i nie ma tutaj na tym tle żadnych nieporozumień. Jeśli chodzi o innych policjantów, to mam mega super feedback bo ludzie policenci z całej Polski piszą do mnie fajną rzecz robisz, fajny wizerunek policji tworzysz, podoba im się to co robię, korzystają z mojej wiedzy, z wiedzy moich gości. To jest dla mnie bardzo nagradzające, że na przykład sięgną po książkę, o której którą zrecenzowałam albo pójdą na kurs czy wykład któregoś z moich gości. Więc taki pozytywny feedback jest i on mnie chyba tak nakręca do tego wszystkiego. Mhm. Ostatnio mi napisałaś, że podcast pomaga spełnić Twoje marzenia i że jakieś ciekawe projekty się szykują. Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? No, troszeczkę tylko ci powiem, bo wszystkiego nie mogę powiedzieć. Jest, padają bardzo fajne, ciekawe propozycje współpracy, i to z mojej formacji. Oficjalne, więc no, na razie jeszcze nie chcę o tym mówić. Ale coś tam się pojawia. Mam kilka propozycji też z telewizji, co ciekawe, ale też jeszcze nie chcę o tym powiedzieć. Kilka już odmówiłam, bo gdzieś tam po prostu nie wpisują się za bardzo w moją działalność. A ja chcę promować bardziej tą stronę taką kryminalistyki, kryminologii, a nie siebie, że tak powiem. No, i też pojawiła się bardzo fajna, ciekawa propozycja, bo nie pamiętam, czy wiesz, co mnie zainspirowało do stworzenia tego podcastu. To był Cocktail Bar Worek Kości. I właścicielka tego baru, Renata, zaprosiła mnie, poprosiła mnie o e, przedstawienie wykładu, e, więc niedługo może tam debiutuję w tym, tam gdzie wszystko tak naprawdę się zaczęło, więc to jest dla mnie takie no coś, coś takiego, wow. Nie powiem jeszcze o czym będzie wykład, ale wiem, że takiego wykładu w Polsce jeszcze nie było. No i co tam jeszcze? A, jest, biorę udział teraz w konkursie dla NPGO na audio serial. także nie wiem, czy pamiętasz, ale też podcast został stworzony po to, żebym budowała swoją markę jako pisarki. Mhm. I wokół tej marki też budować jakąś społeczność, żeby mi było łatwiej zadebiutować, jeśli już coś napiszę. Mam świetny kontakt z wydawnictwami, z pisarzami, czerpię od nich swoją wiedzę, od specjalistów, dzielę się tą wiedzą, więc to się wszystko tak napędza i teraz jest szansa, żeby spełnić te marzenia. Mam nadzieję, że się wyrobi do 15 października, żeby to pracę kciuki. oddać. Trzymam kciuki, dziękuję Ci bardzo. No, True Crime to jest taka kategoria podcastów, podcasty kryminalne, która bardzo szybko się rozwija i Iwona świetnie się w to wpisała. Zwłaszcza, że, jak było słychać, pracuje w policji, zna wiele tematów z pierwszej ręki. I mam dla Was jeszcze jednego gościa, który też jest, tak jak wszyscy dzisiejsi goście, gościem niezwykłym. Nagrywa podcast Business w IT. Nazywa się Piotr Budzki. Cześć Piotrze! No i mówię, że jesteś gościem i podcasterem niezwykłym, dlatego że niewielu podcasterów na co dzień zarządza firmami takimi jak ty. Zarządzasz firmą programistyczną J-Labs, która zatrudnia kilkaset osób. Sprawdziłem was w KRS-ie w 2019, mieliście prawie 70 milionów złotych przychodu. Parę miesięcy temu widziałem też, trafiliście na listę Financial Times jako jedna z tysiąca najszybciej rozwijających się firm w Europie. Więc... No, bo, bo moje pytanie jest proste. Pocholerę ci podcast. Wiesz co, no może dlatego, że nagrywam podcast, to mamy takie sukcesy. <laughs> Natomiast <laughs> zostawmy to może tak serio teraz. Od początku podcast był moją taką prywatną inicjatywą. To takie raczej było hobby. Ja go teraz nazywam takim trochę biznesowym hobby. Bo chodzi o to, że ja przeszedłem taką drogę, można powiedzieć, od zera do zbudowania i zarządzania firmą, która no, ma te wielomilionowe przychody, no bo w tym roku jest plan, żeby zamknąć się w 90 milionach. No i któregoś dnia doszedłem do wniosku, że to jest do dobry pomysł, żeby pokazać tą drogę, ale nie na zasadzie takiej biografii, ale pokazać tą drogę na zasadzie takiej trochę można powiedzieć instrukcji obsługi, tak? czyli mamy zbiór elementów, które muszą się wydarzyć, które na tej drodze być może spotkamy, być może problemy, z którymi będzie się, będziemy się mierzyć. No, i jak teraz weźmiemy podcast, to jest takie fajne medium, w którym cały ten temat możemy zdekomponować na takie mniejsze elementy. Tymi mniejszymi elementami byłyby na przykład odcinki. No, i wraz z rozwojem tego podcastu, ta układanka tej wiedzy, jak przejść właśnie tą drogę taką z etatu do przez wymyślenie, stworzenie, rozwijanie i w końcu zarządzanie taką wielomilionową firmą, no to wraz z istnieniem podcastu ta, ta, ta układanka będzie coraz bardziej taka wypełniona i tam będzie coraz więcej tej wiedzy. Staram się też zaczynać od takich tematów, które są bardziej znaczące, czyli żebyśmy ten, w tym puzzlu już zaczęli widzieć pełen obraz, a dopiero później go wypełniać takimi, takimi rzeczami. Natomiast też jedną rzecz, bo zapytałeś, no tu jest firma, po co ci to wszystko? No Moje doświadczenia biznesowe są związane głównie z J-Labs. No i jeśli dzielę się swoją wiedzą, jeśli pokazuję jakieś przykłady do tej wiedzy, a staram się też pokazywać przykłady, no to siłą rzeczy, jak ja to mówię, marka j się ogrzewa w tym wszystkim i, i można naszą firmę tak trochę zobaczyć, jakby tak podejrzeć przez szybę, tak jakbyśmy do takiego szklanego domu zaglądali. No i to siłą rzeczy też buduje po prostu markę firmy i, i firma na tym korzysta, więc to jest takie trochę, jak to się mówi, zjeść ciastko i mieć ciastko jednocześnie, tak? Aha, no rozumiem. Czyli z jednej strony taka dokumentacja tej drogi właściwie trochę z drugiej strony też służy to czemuś takiemu jak choćby employer branding czy w ogóle budowaniu marki firmy natomiast spotykam się czasem z takim zastrzeżeniem no chętnie bym nagrywał podcast ale kiedy to zrobić, jak już mam cały dzień wypełniony od rana do nocy i podejrzewam, że ty raczej też na nadmiar wolnego czasu nie narzekasz zarządzając tak dużą firmą Powiedz mi, ile czasu zajmuje ci tworzenie podcastu, i czy dla ciebie to jest praca, czy robisz to. Traktujesz to jako czas pracy, czy traktujesz to jako hobby właśnie w czasie wolnym? No nie traktuję tego jako hobby w, w czasie wolnym, bo, bo... W, jakby umiem sobie zapełnić czas w, w czasie takim zawodowym i po nim też taką osobą jestem. E, I też wydaje mi się, że, że nie ma co, co tego w przypadku mo moim przypadku m, tak robić. Ja mam w firmie świetny zespół ludzi, którzy po pozwalają mi na to, żebym mógł wykroić sobie z tego zawodowego czasu, e, właśnie trochę czasu na, m, na nagrywanie. M, e, Podcastu. Słyszałem kiedyś osoby, które mówią, no, wystarczy włączyć, coś tam powiedzieć, i, i, i to już jest wszystko. W moim przypadku tak nie jest. W moim przypadku, jeden odcinek, w szczególności, jeśli to jest taki solo odcinek, on, on myślę, że w całości zajmuje 8 do 16 godzin. Z tym, że ja go sam nie montuję. Natomiast wiem, wiem to od słuchaczy, którzy też potwierdzili to, to, co ja się staram robić, że moje odcinki są takie przemyślane, przygotowane. I teraz, jeśli próbujemy wykroić taki dobry kawałek wiedzy, w nim wyłuskać to, co jest najistotniejsze, no, to to wymaga kilku takich iteracji, kilku przejść przez ten temat, jakiegoś przemyślenia. To się nie robi za, za jeden dzień. Potem nagranie czasem zdarzało mi się już 20-minutowe odcinki nagrywać przez 3 godziny z jakimiś tam powtórkami, no, ale to się skraca z czasem, tak? To znaczy, im większa wprawia. Człowiek to nabiera to... wprawy, tak. Yy, dokładnie, dokładnie. Więc yy, no, Czyli innymi słowy, jeśli stawiamy na jakość i chcemy, żeby te nasze odcinki wychodziły takie, Analityczne, dobrze poukładane, przemyślane, no to myślę, że to jest 8 do 16 godzin w moim przypadku. No bo jeszcze nie można zapominać o tym, że jest jeszcze coś takiego jak promocja, bo samo się to nie wypromuje. To znaczy, może Marku, u ciebie, ty jak nagrywasz odcinek, to on już, podcast jest na tyle znany, że to tak działa, ale, ale jak do się. Do pewnego stopnia na... wiesz, no to im więcej się ma subskrybentów, tym bardziej to się dzieje na automacie, no bo ci ludzie, którzy chcą dostawać kolejne odcinki i czekają. No to dostają i, i słuchają, natomiast to cały czas wymaga, wiesz, dosypywania węgla do tego kotła, żeby to no, się kręciło. No samo się nie zrobi, nie? Dokładnie. Powiedz mi jeszcze ostatnią rzecz. Gdybyś miał wybrać, czy, czy wskazać jedną konkretną korzyść dla Ciebie osobiście z nagrywania podcastu, to co by to było? Wiesz co, ja myślałem o tym i to nie jest ja nie mam czegoś takiego, że jest jedna taka super korzyść i potem daleko nic, nie? No bo wiele osób mówi o, o networkingu czy budowaniu relacji nie tylko z gośćmi podcastu. Wiele osób mówi o wsparciu biznesu. Też mówiłem o tym kilka minut mm -hmm. temu, czy wręcz sprzedają podcastem. Wiele osób też tak jak ja mają taką misję, żeby się podzielić wiedzą, udokumentować tą swoją drogę, no i w związku z tym pomóc innych, wesprzeć innych, nie? Część osób powie, że, że budują markę osobistą czy firmy, no i te wszystkie rzeczy u mnie też zachodzą, natomiast jest jedna taka super ciekawa rzecz, której się absolutnie nie spodziewałem, a która dla osób, które. Które z tej wiedzy, na, o, o której mówią w podcaście, na co dzień korzystają, tak jak ja na przykład dokumentuję pewne elementy, ale to są też elementy, które ja wykorzystuję w zarządzaniu firmą. No to nagrywanie podcastu pozwala ci, jak to mój imiennik mówi, czesać myśli. Czyli ty musisz tą wiedzę, którą masz taką chaotyczną w głowie, musisz sobie ją poukładać. Do każdego odcinka musisz coś konkretnego z tego wyjąć, i w tym obszarze też sobie musisz wyłuskać najważniejsze rzeczy, które są w tym temacie, które będą interesować słuchaczy. No i w efekcie musisz to dobrze zakomunikować. No i teraz, jak nagrasz kilkanaście. Może kilkadziesiąt, ale przy kilkunastu już to widać, takich solo odcinków, to nagle zauważasz, że Twoja wiedza zaczyna, ona w głowie zaczyna przypominać taką. Książkę z dobrze dobranymi rozdziałami, ze spisem treści, z indeksem, a nie jest to taka wiedza, tak jak ja miałem, nie wiem, trzy lata temu, przed nagrywaniem podcastu, że ta wiedza gdzieś była, ale ona bardziej przypomina takie luźno rozrzucone kartki papieru na podłodze, gdzieś tam w pokoju, tak bym sobie mógł to wyobrazić. No i jest jeszcze ta warstwa komunikacyjna, która ja nie uważam się za mistrza. I, i, I jeszcze dużo na ten temat muszę po, popracować. Natomiast fakt jest faktem, że ona się w moim przypadku poprawiła. Ja widzę po prostu, jak muszę coś, czy do ludzi powiedzieć, czy na jakimś spotkaniu, czy po prostu drugiej osobie przedstawić mój punkt widzenia, no to po dwóch latach nagrywania podcastu. To jest trochę tak, że wiele tematów się po prostu odtwarza, tak jak staśmy, nie? I to leci sobie. Więc poza tymi oczywistymi elementami, zwróciłbym uwagę na to, że, że jeśli nagrywamy podcast, kto, w którym jest dużo takich solo odcinków, to musimy wyczesać te nasze myśli, one muszą być takie dobrze, wszystko poukładane. Dzięki Ci wielkie, Piotrze. Trzymaj się Dziękuję. na razie. Dziękuję moim gościom za podzielenie się ich doświadczeniami, a jeżeli Ty też myślisz o nagrywaniu swojego podcastu, to informuję z przyjemnością, że najnowsza edycja kursu Podcast Pro rusza w dniu premiery tego odcinka, czyli 19 października 2020. Sprzedaż potrwa do 28 października 2020. Szczegóły na stronie podcastpro.pl. Mam też dla ciebie prezent. Jest to PDF zawierający 13 pomysłów na oryginalny podcast wraz z przykładami. Ten PDF czeka na ciebie do pobrania na stronie z notatkami do tego odcinka, czyli mała wielka firma.pl Ukośnik 334. W tym odcinku nie ma typowej recenzji książki, ale o swojej książce wspomniał Piotr Kantorowski. Jest to książka Prawo dla Biznesu e-commerce. I tak się składa, że ja mam tę książkę. Mało tego, dostałem ją w takiej wersji jeszcze surowej, recenzenckiej, zanim ta książka się ukazała, dlatego że moja recenzja, opinia moja o tej książce też tutaj w środku jest. I polecam tę książkę dlatego, że ma kilka rzeczy, które bardzo mnie przekonują. Po pierwsze, to jest tłumaczenie z języka prawnego na język polski zrozumiałe dla każdego. Po drugie jest w tej książce coś, co bardzo lubię, czyli takie czytelne, wyraźne wskazówki krok po kroku, co zrobić w konkret Sytuacjach i są to kroki bardzo często pokazane na obrazkach, na konkretnych zrzutach ekranu. Są tutaj też wzory dokumentów, które są ci potrzebne, jeżeli sprzedajesz w internecie. Wystarczy te wzory dostosować do własnych potrzeb i gotowe. Więc Prawo dla biznesu, e-commerce. Piotr Kantorowski i Paweł Głąb. Polecam i jeszcze raz przypominam na koniec, jeżeli chcesz zostać podcasterem, zapraszam na stronę podcastpro.pl do zapoznania się z moim kursem. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję i zapraszam za dwa tygodnie.